Wampir z Atlasu. Takim pseudonimem odznaczał się nieznany nam napastnik. 4 maja 1932 roku z jego rąk zginęła niejaka 32-letnia Lili Lindenström. Kobieta mieszkała w jednej z dzielnic Sztokholmu i była kobietą lekkich obyczajów. Ciało znalezione w jej własnym mieszkaniu, które znajdowało się niedaleko stacji metra Sankt Eriksplan. Leżała tam martwa przez około od 2 do 3 dni, tuż przed odnalezieniem jej przez policję. Przyczyną zgonu prawdopodobnie było bardzo mocne uderzenie w głowę. Lili spoczywała we własnym łóżku, całkiem naga i leżąca na brzuchu. W odbycie ofiary znajdowała się wciąż prezerwatywa, co jasno wyglądało, iż w dniu zabójstwa odbyła ona stosunek seksualny. Możliwe, iż po dokonanym zabójstwie wampir z Atlasu dokonał aktu seksualnego. Na miejscu zbrodni znaleziono dziwny ów przedmiot. Była to chochla do sosu. Znaczna część krwi ofiary została usunięta z ciała. Policja domniemywa, iż morderca niczym wampir wypił krew Lili, używając w tym celu wspomnianą chochlę. Przesłuchano poprzednich klientów prostytutki, lecz po długim śledztwie wyszli oni na czysto. Sprawa do dziś jest nierozwiązana.